Jesteś czymś przytłoczony? Proszę, zostań na chwilę. Szczęść Boże, witam serdecznie na uczcie przed śniadaniem, uczcie Bożego Słowa, uczcie Bożej Mądrości. Dzisiaj 13. niedziela w okresie zwykłym, w ciągu roku liturgicznego. Chociaż mamy tak zwany okres zwykły, to każda niedziela jest niezwykła. Każdy dzień jest niezwykły. Każda chwila jest niezwykła i każde rozważanie Bożego Słowa jest niezwykłe, ponieważ ta łaska, która przychodzi w danym momencie od Ducha Świętego, jest inna od tej, która była przed chwilą i różna od tej, która przyjdzie za moment. I ta niezwykłość jest związana z niepowtarzalnością Bożej łaski, Bożego działania. I otwieraj się na to, mobilizuj się do rozważania Bożego Słowa i przyjmuj to Słowo Boże z nadzieją, z wiarą i z miłością. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, pragnę Ci oddawać dzisiaj chwałę w Dniu Pańskim. Pragnę Cię wielbić za słowo, które pozostawiłeś dla mnie na kartach Pisma Świętego, Starego, Nowego Testamentu. Chcę Cię wielbić za tę obfitość bogactwa Twojego słowa, za to, że tak wiele do mnie mówisz. Czasami być może uważam błędnie, że Bóg do mnie nie mówi, że Ty, Panie Boże, o mnie zapomniałeś, że wszyscy dookoła się liczą, tylko nie ja. Ale tak naprawdę to całe Pismo Święte, te setki stron, te tysiące różnych zdań, myśli, to każde słowo jest skierowane konkretnie do mnie, do Ciebie, do nas tutaj obecnych. I to jest bogactwo Bożego Słowa. Panie Boże, chcę Cię za to uwielbiać. Za to, że nie zostawiłeś mnie bez słowa, ale że to słowo dałeś mi w Biblii i że to słowo stało się ciałem w Jezusie Chrystusie, do którego Biblia prowadzi mnie poprzez Ducha Świętego, ale dalej prowadzi mnie do spotkania z Panem Jezusem w sakramentach, szczególnie na mszy świętej, szczególnie w Eucharystii. O tę otwartość na Boże Słowo, na Bożą łaskę pragnę się modlić przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Moi drodzy, zachęcam teraz do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim. Przyszli ludzie do przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełki, płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia,
Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział i polecił, aby dano jej jeść. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czy coś Cię przytłacza? Czy jakiś ciężar Cię przygniata? Duchowo, psychicznie, być może fizycznie, jest to jakaś choroba, jakaś dysfunkcja. Przychodź z tym do Pana Jezusa, ponieważ On kieruje dzisiaj do Ciebie te słowa Talita kum, to znaczy dziewczynko, mówię Ci wstań, chłopcze, mówię Ci wstań, kobieto, mówię Ci wstań, mężczyzno, mówię Ci wstań, żono, mówię Ci wstań, mężu, matko, ojcze, dziecko, kapłanie, siostro zakonno, Tobie mówię wstań. I moi drodzy, popatrzmy na Pana Jezusa, który idzie krzyżową drogą, upada, przytłoczony ciężarem ludzkich grzechów i powstaje. I tylko On mógł mieć w sobie tę siłę, żeby powstać. I tu nie chodziło, moi drodzy, tylko o ten ciężar kilkudziesięciu kilogramów drzewa, krzyża. Tu nie chodziło o to przytłoczenie cierpieniem, wyniszczeniem ciała. Tu chodziło o ciężar duchowy i moralny całego świata, ludzi ze wszystkich epok. To jest niewyobrażalne. My naprawdę, tak jak nie możemy pojąć umysłem całego wszechświata, chociaż uczeni coraz bardziej odkrywają, ale to jest, moi drodzy, tylko pyłek w porównaniu z tym wszystkim, co Pan Bóg stworzył, tak samo i my racjonalnie nie możemy uświadomić sobie, pojąć, jaki wielki ciężar Pan Jezus dźwigał. Ciężar całego świata. Duchowy, moralny. I On z tym ciężarem wstaje. Żaden człowiek o tylko ludzkich siłach nie miałby takiej mocy. A On tak. Ponieważ jest Bogiem i człowiekiem. Człowiekiem i Bogiem. I dlatego z Nim możesz powstawać. I dlatego Pan Jezus mówi Talita kum. Tobie mówię wstań. Pan Jezus zniża się do nas, gdy leżymy na drodze naszego życia i nas podnosi. I nas dźwiga, a co więcej, bierze nas na ręce i niesie dalej. Prowadzi dalej. W Twoich ciężarach, w Twoich przytłoczeniach, w sytuacjach, w których jesteś bezradna, bezradny, tym bardziej przychodź do Niego. Nie obrażaj się, Panie Boże, gdzie jesteś? On jest. Tym bardziej przychodź do Niego. Bo moi drodzy, mamy tutaj dwie opcje. Albo obrazimy się na Pana Boga, zbuntujemy i zostawimy Go i przez to pozostaniemy zdani tylko na ludzkie siły nasze czy innych ludzi, albo będziemy korzystali z tych ludzkich sił i z Bożej siły. Do czego to można porównać? Mamy lato, upały, ale popatrzmy na taki obrazek zimy i oblodzonych schodów. Na przykład jak tutaj mamy przy kościele schody do kościoła, jest kilkanaście tych stopni i barierka. I wyobraźmy sobie, że są schody oblodzone. Padało, przymarzło, jest szklanka. I wyobraźmy sobie, że chcemy wyjść po tych schodach, których nikt nie zdążył posypać solą, jakimś popiołem, piaskiem. I wychodzimy i, moi drodzy, wywracamy się. Nawet jak, przepraszam, na czworaka idziemy, wywracamy się, zjeżdżamy. A gdy mamy te same oblodzone schody, ale podejdziemy i trzymamy się barierki, to chociaż męczymy się, idziemy w górę. Idziemy w górę do celu. I tak możemy zrobić z naszymi problemami. Albo pozostaniemy zdani tylko na własne siły i będziemy cały czas spadali w dół, albo uczepimy się Pana Boga tak jak tej barierki i chociaż będzie ślisko, będzie ciężko, to będziemy szli w górę. Pan Bóg będzie nas ciągnął w górę. Talita kum. Pan Jezus przychodzi dzisiaj do Ciebie z tym słowem, słowem nadziei, a Ty przyjdź do Niego. I przychodź do Niego przez cały ten tydzień. Zrób sobie tygodniowe postanowienie na codzienne rozważanie Bożego Słowa, bo Słowo jest przepiękne, Słowo jest budujące, dodające otuchy nadziei. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
Moi drodzy, moi mili, zapraszam serdecznie dzisiaj na ostatnie 30 czerwca, na ostatnie nabożeństwo czerwcowe w sercu Pana Jezusa. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie spotkania, a od jutra, od 1 lipca na wakacje z Maryją. I te nabożeństwa będą tak samo jak nabożeństwa do serca Pana Jezusa dostępne od godziny 6 rano tutaj na kanale Team Totus Tuus. Ksiądz Sebastian Picur, serdecznie zapraszam. I także, moi drodzy, dzisiaj będzie ostatnie nabożeństwo Wróć w tym rytmie codziennym. Od lipca będzie raz w tygodniu w piątek, ale również serdecznie zapraszam i zapraszam do nabycia modlitewnika Wróć. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia. Do jutra.